Cześć kochani, ja dzisiaj z wami będę się witała z kasa. Bardzo rzadko to robię, dlatego czemu nie? Moi drodzy, Anastazja dostała parę nowych ciuszków, także wam je tutaj oczywiście pokażę. To jest, słuchajcie, ciuszek numer 1, ma zarąbiste sandałki. I ja myślę, że to jest taki, wiecie, jak jest naprawdę gorąco, jak już ledwo może coś na siebie zarzucić, to właśnie w czymś takim będzie mama nasza popylać. Następnie mamy te, ale te już, słuchajcie, widzieliście, no to jest niesamowita czaka z niej, chociaż nie wiem, czy z tym brzuchem w takim stroju powinna, ale dobra, kto się będzie przyjmował. Ten strój ostatnio gdzieś wynalazłam i jest po prostu przeboski. Plus te buciki też są zarąbiste, więc będziemy chodzić. Tak, ja wiem, że ona jest w ciąży, ja wiem, że daje jej obcasy, jestem okrutna, ale trudno. Da sobie radę. Ona przez gorsze rzeczy w życiu przechodziła, naprawdę, wierzcie mi. Dobrze, słuchajcie, następny strój to coś takiego, to już chyba widzieliście. I piąty strój też już chyba, słuchajcie, widzieliście. Te spodnie są po prostu zarąbiste. Takie troszeczkę dzieci kwiaty mi się przypominają, przynajmniej jak sobie teraz tak patrzę. Dobrze, ale nieważne. Słuchajcie, nasze dzieciaczki. Bloom, słuchajcie, ty się tutaj pokaż. Ona ma niesamowitą bluzeczkę z takim misiaczkiem tutaj, także młoda wygląda mniej więcej w ten sposób. Nadal muszę im troszeczkę tych strojów pościągać, ale wiesz, jak ściągam stroje, to kończę się na tym, że tak ściągam dla osób dorosłych, ale dobra. Tutaj mamy sobie strój oficjalny, następnie mamy taki strój, no niby taki do ćwiczeń, niech im tam będzie w palemki. Potem mamy coś takiego, jakieś takie dziwne kłębuszki, ale też bardzo ładnie wygląda. Potem mamy na imprezę coś takiego, żebyśmy jeszcze imprezę robili, prawda? Tutaj do pływania takie watermelonsy, potem na gorąco coś takiego i na zimno coś takiego. Tak jak pamiętamy, mieszkamy w Sulani, tu u nas nie jest zbyt zimno. Dobrze. Następnie Eleonora. Eleonora chyba była spać. Także moi drodzy, Eleonora wygląda mniej więcej tak. Ma te same buty co mama, tylko oczywiście w innym kolorze. A jeżeli chodzi o twarzyczkę, to słuchajcie, nie jest źle. Jak na te nasze dzieci, to naprawdę wyszła nam całkiem ładna symeczka. Więc jestem, może słuchajcie, zdziwiona. Włoski też niedawno ściągnęłam. Dalej ma coś takiego. No, wydaje mi się, że dziewczyna wygląda niesamowicie. Jeszcze to na oficjalny, ale dobra, ona jest młoda, kto się będzie czepiał, prawda? Potem do sportowych ma coś takiego, następnie ma takie liski, śliczne są i takie zwykłe spodenki. Dalej ma mniej więcej to, co mama, tylko inne kolorki, także powiedzmy, że mamie podkradła. Kolejny mamy coś takiego, bardzo ładny strój, podoba mi się, fajne wzorki ma, tak chciałam pattern powiedzieć, fajne wzorki. Na gorąco coś takiego, także też bardzo ładny strój, a na zimno coś takiego. Tak jak mówię, Sulani, u nas raczej cieplutko, także nie wiem nawet, czy taka bluza jej będzie potrzebna. No a teraz nasze bliźniaki. Sky, widzę, że też chyba cię z łóżka młoda wyciągnęłam. Także moi drogi, nasze bliźniaki wyglądają mniej więcej tak. Bardzo ładne jest to sukienka, ja ją bardzo lubię, taka lateksowa. Następnie te już pewnie też kiedyś widzieliście. Tutaj ma taką fajną kokardę. A, mówię ci, młoda, mówię ci. Następnie ma coś takiego. Dopływanie, coś takiego. Następnie ma takie królisie, no wygląda w nich przebosko. Kocham tę sukieneczkę, naprawdę. No i potem ma coś takiego, jak będzie u nas zimno. Dalej mamy Enrique. Enrique, coś ty robił, mój drogi. Dla chłopców oczywiście też nie mam tyle, chociaż tutaj ostatnio ściągnęłam, także będę musiała pododawać. Same koale. Także mamy coś takiego. Następnie tutaj chyba będą już z gry. O, tu możemy ci dać swoje koale, masz na potem. Albo o, możesz mieć koale. Niech i tak będzie. O nie, tu się badży. A dobra, to lataj tak. Dobrze, następnie mamy Cool Story Bro. Tu wygląda super jeszcze te okularki. Dalej, tutaj nie mamy nic takiego nowego. Tutaj mam mniej więcej to samo, co w tym na codzienny. No i na zimno ma taką kurteczkę z bucikami. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to jest jakby wszystko, co tutaj mamy z naszego kasa, więc ja was zapraszam do rozgrywki. Dobrze, to słuchajcie, jesteśmy już w domku, no i może tutaj jeszcze tak na żywca, tak, tutaj mamy Eleonory, także Eleonora tutaj na żywce wygląda tak, oczywiście będziemy ją zaraz widzieć. No i moi drodzy, dzisiaj jest piątek, już godzina 16, a ja mam wam dużo ciekawych modów do pokazania. Dobra, Enrique, słońce ty moje, dobrze, ty już jesteś tu, to może spróbuj sobie coś tutaj poukładać, bo mam, słuchajcie, nowe mody dla dzieciaczków i myślę, że ten jak najbardziej tutaj do mamusi pasuje, a mamusia, ojej.
jejku, jaka ty jesteś niezadbana u siebie, to idź o siebie zadbaj. A Sky, ty słońce, może pokażesz nam, jak korzysta się z tego. To jest, słuchajcie, taka klinika dla zwierzaczków. O, także nakarmy naszego zwierzaczka. Ja też kiedyś... co się stało? Już skończyłeś? Aha, to jednak woli się bawić latkami. A co z tym? Młody, pokaż nam te. Tu nikogo nie ma. Leonora zaraz będzie musiała się czegoś zacząć chyba uczyć. Chociaż nie, ona tutaj ma logikę na drugim i wewnętrzną harmonię. I sobie podlewa. Dobrze, jak chce, to niech podlewa. Młody tutaj coś sobie klejem dokłada. I takie, aha, to takie bloczki ty sobie budujesz. A ty coś z tym... Aha, nic z tych bloczków robić nie możesz. A na tego się sprzedać nie da. Może to się da po prostu tak ustawiać? Nie wiem, słuchajcie, będę kombinować. Młody gdzieś tu poszedł. Masz sobie, o, układaj, a my tutaj będziemy zobaczyć. Dobra, zobaczymy, prześwietlimy go. Zobaczymy, jak nam pójdzie. W ogóle, jakie te dzieciaczki są słodkie. Ja już tu nie mam miejsca. Za mały robi się nasz ten dom, a parcela niestety też jest malutka. Nie chcę, żeby dzieciaki tam łaziły na górę, bo zanim one to zrobią, to minie troszeczkę czasu. O, proszę bardzo, jak tu prześwietlimy sobie. No, bardzo ładnie. Czy coś nam tu rośnie? Nie, nic akurat nam tu nie rośnie, ale to taka fajna zabawa. Młoda, to tu graj sobie na cymbałkach. Tutaj jeszcze mamy, tak... informacje, z tego co się dowiemy, to możemy informacje tutaj jakby zapisać, to potem też zobaczymy. A no i pięknie. No dobrze, a co tutaj Bloom? Jak ci Bloom idzie? Ona potrzebuje jeszcze jedną umiejętność, społeczną albo kreatywną. To myślę, że z mamą możesz sobie tutaj o porozmawiać. Także pogadaj sobie z mamą, zaraz zobaczymy, kiedy mama będzie rodzić. Ojejku, bardzo historyczne, to niedobrze. Okej, ciąża drugi trymestr ma za 2 godziny, a ty kim jesteś? Aha, no dobrze, to poznamy cię, czemu nie? Witamy u siebie. Ojejku, młoda jak tutaj się przejęła wszystkim, wszystko naprawia. No dobrze, to my tutaj sobie cymbałki używamy, a spróbujmy tak zobaczyć, czy ona coś tutaj zapisze. Tak jak mówię, tutaj już nawet nie mam za bardzo gdzie pójść. Aha, czyli jakby tak zapisuje, co się naszemu misiowi złego stało. Też fajne. Zawsze ściągam te młode dla maluszków, żeby właśnie wam tutaj coś nowego pokazać, a te młode akurat wzięłam od Tiariel, także jak tylko je zobaczyłam, to od razu stwierdziłam, dobrze, muszę je, słuchajcie, wypróbować. Mama, a ty? Nauczymy Sky o Festiwal Światła, ale to na razie nie. Jutro, słuchajcie, pójdziemy sobie na plażę, bo tam na plaży też mam parę nowych modów. Także wybierzemy się tam, a teraz, mama, musisz się zająć twoim dziecięciem, zanim ona nam tutaj narobi w pieluchę, co pewnie nas czeka. No a ty, Bloom, pogadaj sobie do siostry. O porady poprosimy. Na pewno zrobimy sobie w którymś momencie jakieś tam walki pomiędzy rodzeństwem. Nie wiem za bardzo, jak mi to wyjdzie, bo ja to zawsze lubię, że te moje simy są takie dogadujące się. Jak to głośno od was, dziewczyny. Ale popróbujemy. A co to, słuchajcie, naszej tutaj... co się dzieje? A, dobrze, lubię granie kartu do wideo. Co do naszej aspiracji, to tutaj za chwileczkę dzieciakom pomożemy w naszych zadaniach i będziemy, słuchajcie, szli dalej. Także powiem wam, że aspiracje idą nam całkiem nieźle. Zapomniałam, że jednym z moich założeń też było, żeby oni mieli... znaczy, żeby nasza mamuśka Anastazja tak miała te wszystkie kolekcje. Także tym też będziemy się zajmować. I dobrze. Młody, to co? Idź tu z siostrą. O, dołącz do zabawy lalkami. Ty już pewnie zrobiłeś to, co miałeś zrobić. A mama, możesz młodą tutaj zostawić i idź się prześpi. A Leonora stoi i nic nie robi. Także kochana, ty zamiast stać i nic nie robić. Panie, co ty w ogóle robisz tutaj u nas? Proszę sobie iść. My na razie płci przeciwnej nie potrzebujemy. Zawołam cię za 2 dni. Jak będziesz potrzebny, to cię zawołam. Dobrze, mama sobie tutaj będzie spała, to no to nam zostały dzieciaczki. O, jakie niezadowolone. Co do tych lodów, co miało być w zeszłym odcinku, tak, w końcu udało mi się je zrobić, także nawet tutaj są.
No może dzieci sushi to niekoniecznie, ale bajka cebulowe czemu nie? Malutka, no chodź, nic się nie stało. Czy ty młoda, możesz to wyczyścić? Tak, o, to proszę bardzo, wyczyść ładnie, o, wycieraj i możesz iść się tutaj zrobić sobie tam, pomyśleć pod prysznicem. A ty młody, gdzie idziesz? Aha, za siostrą. No dobrze, to może wy sobie tutaj coś pogadacie do siebie. O, albo jakieś zabawne minki też możecie sobie porobić. Czy ktoś tu? Tu jeszcze jesteśmy głodne, także możemy sobie zjeść. Jeżeli chodzi o jakieś tam nowe przepisy, to chyba, chociaż nie, ostatnio coś nowego ściągałam, także pewnie pokażę wam potem, jak będziemy próbowali coś ugotować. Chodź, możesz sobie tutaj usiąść z siostrą, czemu nie? Tutaj ostatnio robiłam na tej kanapie zdjątko do katcenki. Pewnie teraz zrobię z małymi, żeby pokazać, jak maluchy wyglądają. Będę coś, słuchajcie, myślała. Ale tak jak mówię, jutro czeka nas wyjście na plażę. Pokażę wam jednego nowego młoda. No i wiadomo, posiedzimy sobie, póki jeszcze możemy, bo tutaj co? Lato kończy nam się jutro, czyli idealny dzień, żeby pójść na plażę, to będzie jutro. O, jakie dzieciaczki! No i dobrze, proszę sobie jeść. A czy nam tu się udało? Ej, społeczne już na piątym, ale szybko ci poszło. No i dobra. Opowiedz im głupawą historię, czemu nie? O, i głupie miny też możesz porobić. A my tutaj jak się trzymamy? Co ty tu masz? Życie bez mleka. Aha, zapomniałam, że ty masz tą nietolerancję laktozy, moja droga. No. Eleonorkę, słuchajcie, ja wiem, że zlamiłam i dałam jej wtedy blond włosy, ale teraz jak już mi wyskoczyła, to miała te takie ciemne brwi, także stwierdziłam, dobra, wracamy do jej naturalnych brwi, czemu nie? No i atuty to na pewno ty, kochana, masz po mamusi. Mamusia, żeby trochę schudnąć, bo my nie mamy czasu tutaj schudnąć, bo dzieciaki za dzieciakami latamy tutaj, to zrobiłam właśnie odchudzające lody. Ja myślę, że jak mama już tutaj wstaniesz, to możesz sobie te lody wziąć. Dobra, to weźmiemy sobie rożek i zobaczymy, czy one jakoś nam tam wielce pomogą. Dobrze, a ty młody, myślę, że możesz się tutaj pobawić na tym krzesełku. To krzesełko mamy już od dawna, ale bardzo rzadko je używam, bo nie mam, słuchajcie, kiedy. Ogarniając tyle dzieciaków naraz, to naprawdę jest dużo roboty. Dobra, młoda, to co, spróbujemy jeszcze coś tutaj? O, sprawdź mu uszka i oczy, zobaczymy, jak to pójdzie. Kienka, muszę też pościągać jeszcze jakieś dla tych maluchów te mody, ale no nie mam kiedy. Aha. Czyli masz taki stetoskop, tak? Albo coś takiego? Fajna, fajna zabawa, coś nowego. Dobrze, to ty się poukładaj, z racji tego, że te nasze dzieciaki jeszcze są takie na chodzie. No, a tu się bujamy, też dobrze. Młoda, ja myślę, że też możesz pójść się tutaj, słuchaj, zdrzemnąć, a tu potem wam pokażę, zrobimy sobie paznokcie. Mam też na paznokcie, a pytanie jest, czy ty już nie możesz sobie tych paznokci robić. No dobra, młoda, masz już trzeci poziom, także ty już jesteś tutaj zrobiona i tylko czekamy, aż pójdziesz do szkoły. I zrobimy z tobą pracę domową, ale to jak mama się już wyśpi. Jest piąta rano i na dodatek sobota. Kompletnie zapomniałam, że jest to sobota. Pójdziemy sobie zjeść i słuchajcie, musimy mentorować naszemu dziecku trzy razy, także któreś z naszych dzieci, o, weźmy sobie tutaj o rożek, któreś z naszych dzieci będzie musiało iść pouczyć się łowić ryby. Zaraz zobaczymy, jak my tutaj wyglądamy. Tutaj musimy co? Zaprzyjaźnić i poznać pięciu nowych simów, bo słuchajcie, nasze dziecko wypełnia aspiracje. Dziecko lub wnuczek osiąga szczyt kariery zawodowej. Słuchajcie, ja myślę, że to sobie albo zrobię sama, albo na przykład zrobimy sobie live. Będziemy żyli któryś z dzieci. Jak tutaj nasza mama będzie sobie tam rodziła, ja będę po prostu tym dzieckiem grała tam pomiędzy ciążami, powiedzmy. No dobrze, ale mentorować to jak najbardziej możemy. Młoda, dlaczego ty śpisz tutaj na kanapie? Przecież ty masz tutaj własne łóżko. Nie rozumiem. Tutaj nasze dzieci też już raczej powinny wstawać i iść do toalety. Dobrze, one jeszcze nie umieją same iść do toalety, także myślę, że tu mama będzie musiała się zająć. Dobrze, to chodź. Nauczymy Enrique, jak tutaj nam idzie nasza ciąża. Zostało nam jeszcze 15 godzin. Także nie wiem, czy dzisiaj się coś u nas urodzi, czy nie, ale myślę, że raczej tak. Co tutaj? Tu jesteśmy bardzo głodne, także też myślę, że możemy sobie na spokojnie wstać. I
Coś zjeść. Co ja tutaj mam? O, pajka cebulowa. Myślę, że dzieciaki jak najbardziej będą lubić. A potem nie powiem, co będzie z drugiej strony wychodzić. Ale dobrze. O, tu też już możemy wstać. Także moja droga. Idź się tutaj umyj. Cóż my tutaj mamy? Mamy trzeci poziom. Ona jest piątkowa. Tutaj mamy piątkową. No a nasze młodziaczki jak wam idzie? No, one jeszcze troszkę. Także raczej tutaj żadne z nich nie zostanie postarzone. Chyba, że w następnym, słuchajcie, odcinku. Także będziemy ciężko pracować. Dobra, mama, możesz go zostawić. Idź sobie tutaj się pozałatwiaj. Jak z, chyba Bloom, albo może chodźmy za Leonorą popróbować łowić te ryby. Chociaż dobrze było, jakby jakaś tam starsza osoba tutaj patrzyła na te nasze dzieciaki. Chyba, że pójdziemy na... Chociaż nie, wtedy to nie będę mogła im za bardzo mentorować. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, może pójdziemy sobie na plażę i potem coś wymyślimy. Także ja tutaj ich jeszcze poogarniam, żeby byli tacy dosyć życiowi, a my chyba spotkamy się na plaży. Ach, ja bym też chciała tak po prostu wyjść z domu i pójść sobie na plażę. Nie marudziłabym, naprawdę. Okej, moi drodzy, jesteśmy. Tutaj już się nasze dzieciaczki bawią w tym takim namiociku. Dopiero co, słuchajcie, kupiłam sobie te akcesoria, także ja nigdy wcześniej tego nie miałam. Więc jestem ciekawa, jak to będą się bawiły. Oczywiście postawiłam tutaj, bo czemu nie? Tutaj widzę, że coś na tym grillu się zaczęło robić, także mama, możesz dokończyć. Pójdziemy sobie, słuchajcie, z Bloom połowić i z mamą, bo powiedzmy tak, że tutaj Leonora będzie na dzieciaki patrzeć, pomimo tego, że prawie mi tam przysypia. Ale dobrze, weź się, kochana, tutaj i przypływ emocji, co? Uważny spacer. Ona ma takie śmieszne, bo ona chce mieć tą wewnętrzny spokój na sobie, ale dobrze, niech jej będzie. Tu kupiłam, ściągnęłam, słuchajcie, też takie do chodzenia na palach. Nie wiem za bardzo, jak to będzie działało, ale sobie zobaczymy. No dobrze, okej. To w takim razie, młoda, jak ty tutaj skończysz jeść, to pójdziemy sobie tu. Tak jak mówię, dzieci nie zostawiam bez niczego, bo tam będzie nasza mamusia. Ile tu w ogóle osób przyszło? A tu nasi przyszli tatusiowie są też. Chodź, idź na ryby. A mama, ty idź do toalety i pójdziesz z nią. Także idź tutaj i będziemy nasze dzieci mentorować. A maluszki, co, już się nie bawicie? No nie bawicie się, no dobrze. Zrobiłam i słuchajcie, bajgle jagodowe tym razem, także jak jesteście maluchy, głodne, to proszę bardzo sobie jeść. No a młoda, ty zostaw pana, którego nie znasz. Rej, ej, Rej, czy to przypadkiem nie jest sim od awokatu? Zobacz, zobacz, Awo, jaki twój Rej jest przystojniak. Jeszcze ratownik, no. Na pewno go, słuchajcie, poznamy, żeby nam tam pomagał. Aha, to ty będziesz robić teraz zadanie domowe. No to nam trochę średnio te ryby wyszły. Może tam jest po prostu za dużo ludzi. Jeszcze raz sobie zobaczmy. No już nie jest ich aż tak dużo. Tu w ogóle jakaś pani w ciąży? Co? Chyba, że ona nie wygląda jak w ciąży. Tutaj też jest jeden z tatusiów, tak? Nick jest... No, wygląda ciekawie. To też jest... A, no, John Stone też jest jeden z naszych tatusiów. Także powiem wam, że już troszeczkę ich tutaj powprowadzałam. No młoda, idź na ryby. Daj sobie na razie spokój z tą pracą domową. Tylko weź ją schowaj. A no co, a nasze młodziaki, czy wy możecie się tutaj... O, pobawcie się w wodzie, także chodźcie, bawcie się w wodzie, słodziaczki. Uwielbiam te małe dzieciątka. Pan tutaj ich pilnuje, tak, panie Reju? Tam nasze dzieciaczki. A sobie tutaj siedzą i się bawią. No to dobrze. Myślę, kochana, że ty jako dobra siostra powinnaś się po prostu tutaj przy nich odprężać i na nich mieć oko. No jakie one są słodkie! Jakie dzieciaczki! Się zastanawiałam, bo ostatnio właśnie u awokatu widziałam mod na pływanie, ale boję się, że tutaj ci moi simowie to rzeczywiście by jakoś tu ledwo dali sobie radę. Tym bardziej, że tej wody tutaj jest dosyć sporo. No i... Ej, proszę mi tu nie podrywać mojego pana Johna Stone'a. No wypraszam sobie. O, pójdziemy i pomentorujemy. Także mama, jakbyś ty się mogła troszeczkę szybciej poruszać, to by było cudownie. Ale no dobrze, to słuchajcie, niech oni sobie tutaj mentorują. A my patrzymy na nasze dzieciaczki. Myślę, że maluchy, możecie sobie tutaj porobić jakiś razem zamek w piasku. O, buduj rzeźbę z piasku z i weź sobie Sky i sobie porobicie.
Jakie te dzieciaczki są fajne, że muszę zrobić zdjęcie. Tam nie wyszła. O, Plum coś już złowiła. Czy ty, mamusia, ją mentorujesz? Tak. No słuchajcie, mentorujemy, bo tak jak mówię, mamy tutaj dziecko trzy razy. To zobaczymy, czy jak damy sobie spokój i znowu pójdziemy na rybę, czy to nam się... Dobra. To spróbujmy znowu. I znowu spróbujemy mentorować. Ja wiem, że to takie małe oszustwo, ale dobra. To nie jakiś smutny. Zobaczył, że ta kobieta ma tyle dzieci, to panie. O, działa. Dobra. To słuchajcie. Znowu pójdziemy na ryby i znowu pomentorujemy. A mentoruj. A ty młoda, co ty masz? Poznaj pięciu nowych simów. To myślę, że możemy tutaj się popoznawać. Pójdziemy sobie na plażę i się poznajemy. Bo niestety musimy również mieć wypełnioną aspirację u dziecka. No to nie będzie aż takie łatwe. Panie Stone, my się z panem tutaj... Ahoj tam na lądzie. Że do pana Stone'a tu pasuje. Dobrze, młoda, słuchaj, chodź tu. Pójdziemy sobie na plażę, poznamy sobie nowe osóbki. Tutaj jakaś, a na lani chyba jest, także zabawne powitanie. Maluszki, co, skończyłyście, tak, budować? No to budujcie dalej. No, masz, budujcie sobie dalej. Siostra tu się odpręża. Ja też bym tak chciała, naprawdę. Szukaj odprężenia. 3 godziny się odprężać. Naprawdę, jakbym mogła, to bym też sobie tak chodziła na plażę, jakbym miała tak blisko. No ale cóż, nie ma tak łatwo. Mamusia z panem Stone'em, powiedzmy, że rozmawia. O, pręż muskuły. O, porady dotyczące gotowania. I panie, my za pana niedługo się dobierzemy. Jeszcze nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale będziesz pan nasz. Inaczej być nie może. O, chodź kochana, tutaj jakaś pani stoi i nic nie robi. Także weź się z nią zapoznaj. Idź, pobaw się w środeczku. A my sobie dryfujemy. I czemu dryfowanie sprawia, że robimy się brudni? Przecież jakby się nie ruszamy. Ale dobra, no niech im będzie. Tutaj z tą panią też się poznaj. O, pani, czemu pani nic na sobie przed chwilę nie miała? A co tu jakieś takie serducha lecą? Co to ma znaczyć? Czemu ty masz... Co? Dobra, kochana, idziemy sobie stąd, bo ta pani jest dziwna. Także z panem Stone'em już żeśmy się poznali. Tu możesz sobie... O, zjeść. Jejku, ten tutaj sobie śpi. O, jakie to słodkie. No dobrze, to niech sobie tu śpi. W sumie fajna rzecz. Powiem wam, że kupiłabym to tylko dlatego. Młoda, ty się to, co zapoznałaś. Tak, znamy już 3 simów. Tutaj możemy, o, też zabawne powitanie, idź tu się poznaj. Czy to jest też jeden z naszych tatusiów? Myślę, że tak. A, tak, to zdecydowanie jeden z naszych tatusiów. Więc powiem wam, że jest już ich tutaj całkiem sporo. Oczywiście wszystkich tutaj wprowadziłam niedaleko, żeby właśnie tutaj nam się pojawialiśmy. Już 4 simów i jeszcze jeden. O, tutaj. A tego, ten pan to jednak nie. A tu tę panią znasz? Chodź tu. Zostaw tam naszych znajomych. O, ta też idzie spać. O, ten też idzie spać i oni obydwoje będą sobie tak spali, tak? Aha. Przesłodkie. Naprawdę, przesłodkie. Zarobisty pomysł ktoś miał. No, proszę tu, zabawne powitanie. O, bardzo ładnie. Zdobyć najlepszego przyjaciela. No to myślę, że tutaj problemu nie będzie. To może z mamą się staniemy najlepszymi przyjaciółmi. To jeszcze zobaczymy. Ale dobrze, moi drodzy, ja myślę, że już się robi późno. Jest to godzina 20. Wrócimy sobie, znaczy ja z nimi wrócę sobie do domku. I myślę, że tutaj już na dzisiaj będziemy sobie kończyć, bo ten nasz poród to dopiero 3. trymestr. Także moi drodzy, no dzisiaj bardzo dziękuję. Troszkę żeśmy wypełnili, także bardzo mnie to cieszy. No i co? Widzimy się w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa.